Tirka i jej mama. Ciekawe, na co czekają. Czy nie da się przejechać przez ten tunel? Trzeba to sprawdzić. Jeju, to zwałka kamieni. Zwałka. Jesteśmy uwięzieni. Spokojnie, mam zestaw narzędzi. Przydałoby się coś większego. Tina jest za słaba, by usunąć ten głaz. I jak my teraz stąd wyjdziemy? Tyle siły. Mamusia Tirki dziś wymiata. Zaraz zadzwonię do Eryka Koparki, żeby uprzątnął te głazy. Zapraszam na więcej zabawnych przygód w warsztacie Gekona. Gotowe, Eryku. Teraz lepiej? Co to było? Ach, to Max Monster Truck. Nie powinien tu jeździć. Na budowie jest niebezpiecznie. Czy widzicie, jaki zrobił bałagan? O nie! Zabrakło mu paliwa! Trzeba go wyciągnąć, zanim beton stwardnieje. Gazu, mechanusie, podajcie kanister! O, rety! Za minutę beton będzie twardy jak skała. No i jak mamy teraz dostarczyć Maxowi to paliwko? Haha, Eryk zrobił most! Ten beton prawie stwardniał. Ruszaj, Max, już! Chyba Max dostał dobrą nauczkę. Dzięki, Max. Ale były emocje. Do zobaczonka. Pa! Cześć, kochani. Dziś montujemy Trevorowi nową część. Grinko, czy możesz mi podać... Grinko? Grinko! Grinko! Gdzie jesteś? Ha. O... On podlewa ulubione drzewo. Z złej drogi, mała. Zamierzam tutaj zbudować nowy barek z przekąskami. A to drzewo mi tu zawadza. A siokubełku,
koniec z tym drzewem! Panie Łasica, nie może pan ściąć drzewa naszej Grinki. A to czemu? To tylko stary drapak. No bo... Au! Oj. Jabłka. Aha, mam świetny pomysł. Trevor? Na moje wąsiki! Co się tu dzieje? Teraz pan widzi? To drzewo jest ważne, bo daje przepyszne jabłka. Po co panu barek przekąskowy, skoro ma pan jabłoń? Myślisz, że wolę jakieś kwaśne jabłka od... Pyszotka! Jestem z ciebie dumny. Byłaś dzielna i ocaliłaś tę jabłoń. Duże brawka! Cześć, kochani! Fiona Pożarowóz ma dzisiaj przegląd. To był ciężki dzień. Wybaczcie mi. Dobra. Co jeszcze, mechanusie? Chyba twój miś, Blusiu. Zaraz. Co mamy jeszcze zrobić? Wszystko gotowe? A niech mnie śrubokręt. Szybko poszło. Świetnie, mechanusie. Warsztat ma być czysty i schludny. Słyszę, że mamy klienta. To rodzinka Tirów. Mama Tirki, mama Recykling i mała Tirka. Małej chyba coś dolega. Ząbek się chwieje? Nie ma się czym martwić, Tirusiu. Gdy wypadnie, włożysz go pod poduszkę, a rano znajdziesz tam złotą monetę. O nie! Mała Tirka kichnęła i ząb wyleciał. O, nie płacz, znajdziemy go. Gazu, mechanusie! Fuj! Sorki, Grinko, to nie jest ząbek. Uważaj, żółta! O,
już przeszukaliśmy warsztat, ale ten mleczny ząbeczek przepadł bez śladu. Chwila, moment. Nie sprawdziłem jednej rzeczy. Miotełki do kurzu Blusia. Aha! Proszę bardzo, skarbie. Jedź do domu i włóż ząb pod poduszkę. A was zapraszam na nowe i zabawne przygody w warsztacie Gekona. Pa, pa! A, psik! Blusiu! Bluś, gdzie jesteś? Czołem, kochani. Dzisiaj pracujemy na dworze, bo zacięła się drabina Fiony. Bardzo wystaje. O! Trzeba też sprawdzić twoje opony, Fiono. O, Blusiu. Ktoś może mi przynieść podnośnik? Dziękuję. A teraz wezmę klucz. Skoczył jak piłka. Spoko, Redziu. Za chwilę cię ściągniemy. Grinka, Żółta, przynieście kocyk. Mam niezłą myśl. Redziu, kiedy powiem ci skacz, to skoczysz. Jasne? Skacz, Redziu! O! Blusiu, zadziałasz jak super bohater. Jesteś gotów? 3, 2, 1, leć! Bez obaw, złapiemy was! Spisałeś się, Blusiu. Wiwat nasz superbohater! Do dzieła, mechanusie! Trzeba skończyć naprawę Fiony. I do zobaczonka! Pa! Czołem, kochani! Witam pięknie w warsztacie Gekona. Mamy bardzo spokojny dzień i robimy wiosenne porządki. A cóż to znowu za hałas? Auto Bobuś? Nie wyglądasz dziś za dobrze. Śmiało, zbadamy cię, biedaczku. O, rety. Bobuś chyba jest chory. Zobaczymy, jak możemy mu pomóc. Pewnie w chłodnicy jest mało wody. Do dzieła, mechanusie! Nie, to nie chłodnica. Chwila, moment. O. Aha! Nasz Bobuś ma wyciek oleju. I przez to jego silnik strasznie chrypi. My to naprawimy. Już wiemy, czemu byłeś ponury. Bo olej cieknie ci z rury. Grinka zaspawa otwór raz, dwa. Na tej robocie świetnie się zna. Przykleję plaster i będzie klawo. Hurra! Bluś i Grinka! Brawo, brawo! Czujesz się lepiej, Bobusiu? Znowu zadowolony klient. Zawsze do usług. Odwiedzajcie warsztat Gekona. Papatki! Jak cudownie mieć wakacje. Uwielbiam kemping.
Ogień przygasa. Żółta, czy możesz dorzucić trochę drewna? Chyba już czas na bajkę. Książka z bajkami jest w przyczepie, Grinko. Dzięki, Żółta. Chwila, moment. To kliny pod koła. To znaczy, że... Prędko! Łapać tę przyczepę! Musi być sposób, by to zatrzymać. Dzięki, Grinko. A niech to śrubokręt. Hurra! Dobra robota, Tino! O, brawo, kochani! Już po strachu! Tak, Grinko, a teraz poczytamy bajeczkę. Do zobaczonka! Pa! Gotowe, Redziu. Teraz działa. A, zbudowałem was już wiele lat temu. Ale spoko. Schemat konstrukcji trzymam tu i mogę was prędko naprawić. Aha. Gdybym jakoś mógł zdobyć ten schemacik, to zrobiłbym sobie własne mechanusie. No i wtedy mój warsztat byłby najlepszy! Nie chrap, śpiochu! Już mam sprytniutki plan! O, Sylwek? Co ty tu robisz? Gdzie pan Łasica? Kłopot z rurą wydechową, tak? Cóż, skoro Łasica wybył, zaraz to sprawdzę. Schemacik będzie mój. Będzie tylko mój i już. Ha! Czy możesz mi podać obcęgi? Przestań na molny kubełku! Schemat należy do mnie! Jest! Uff! Wreszcie! Rura przetkana! Redziu! Znowu mam ci coś naprawić? Siemanko, kochani! Tu wasz Gekuś! Jest cudowny, słoneczny dzień i postanowiłem podglądać ptaszki. Spójrzcie! To bliźnięta! Berry i Kerry! Chyba mają odjazdową zabawę! O nie! Berry miał wypadek! Prędko, mechanusie! Ratujmy go! Kolowniczka Tina do akcji! Spokojnie, Berry.
Zaraz wyciągniemy cię z wody. Bluś? Hej! Hurra! Zrobię mały przegląd. To dziwne. Silnik nie chce zapalić. A, Busia Kerry pociesza brata. Jak milutko. O, wiedziałem, że coś nam tutaj wypłynie. Ta rybka utknęła w rurze wydechowej Berego. Dlatego silnik nie zapalał. Fajnie mieć wsparcie w czasie naprawy. To pomaga szybciej wrócić do formy. Dobrze, że rybce nic się nie stało. Koledzy się o nią martwili. Cóż, mamy szczęśliwy finał. Do zobaczonka wkrótce. Papatki! Tak, Grinko, tam jest pożar. Na szczęście Fiona pożarowóz już jedzie. Ojeju! Tirka i jej mama ścigają się dla Hecy. Ich silniki zagłuszają syrenę Fiony. Fiono! Trzeba ci zamontować głośniejszą syrenę. Dalej, mechanusie. Załóżcie Fionie nową syrenę. Musi być donośny, wyjący dźwięk. Gotowe! Daj głos, Fiono. Niezła wtopa. To był dzwonek do drzwi. Szukaj dalej. Ona ryczała jak dinozaur. Nam chodzi o wycie. Teraz było lepiej, ale musi być o wiele głośniej. Ten pachołek wygląda jak wielka tuba. Zamontuj coś w tym stylu na syrenie. No i to jest głośna syrena. Pa, Fiono! Dzięki za wizytę u Gekona. Gazu, mechanusie! Dziś przyjedzie Fiona pożarowóz! Jeju! Jestem pan Witek Łasica z warsztatu u Witka. Pełna automatyzacja tylko u mnie. Bardzo mi miło. Jestem Gekuś. O, jedzie mój pierwszy klient. Szybkie naprawy, brachu. Pan Łasica jest mistrzem w tym fachu. Narka, żabo. Jestem Gekuś. Okej, Fiorello. To potrwa chwilkę. Nie jestem pewien, który guzik uruchamia autoserwis. O, nacisnę wszystkie i z głowy. Polecam się, Felicjo. Szybko się uwinął. O, rety, kiepsko to wygląda. Do mnie, Fiono! Zajmę się tym. Wiem, w czym problem. Pan Łasica tak prędko zrobił przegląd, że wlał do zbiornika mydło zamiast oleju.
Naprawiliśmy ją wzorowo. Fiona jeździ bezbańkowo. Przecież wcisnąłem właściwy guzik. A fuj! Hej, kochani! Witam was w warsztacie Gekona. Bobuś Autobuś ma właśnie przegląd. Zaraz kończymy. Stop! Mechanusie! Jestem na dachu! Bobuś! Bobuś! Ojej, on mnie nie słyszy! Mechanusie, prędko! Wymyślcie coś! Uważaj! Przed nami jest most! Mali piraci drogowi! To wiadukt! Świetna myśl, Mechanusie! Może uda mi się złapać to... Pudło! Co teraz? Braweczka żółta! Uratowałaś mnie! Nic nie wiedziałeś! Nie mam żalu! Nikt tu nie ucierpiał! Dziękuję za pomoc, Mechanusie! I co ja bym bez was zrobił? Pa! Czołem, kochani! Jestem Gekuś! Dzisiaj jest bardzo wyjątkowy dzień! To pierwsza wizyta małej Tirki w warsztacie. Dlatego ekipa warsztatu Gekona chce ją mega gorąco powitać. Cześć, mała Tirko! Denerwujesz się? Spokojnie. Znamy swój fach. Tak, Mechanusie? Tirusiu! Ojeju, wystraszyliśmy twoją córeczkę. Spoko, droga mamo, znajdziemy ją. Gazu, Mechanusie, trzeba szukać małej Tirki. Halo? O, mała Tirko, gdzie ty możesz być? Schowałaś się, skarbie? Bo się denerwujesz. Wiesz co? Ja również. To jest twoja pierwsza wizyta. Chcieliśmy, by była super wyjątkowa. Więc nie masz się czego bać. I obiecuję, zajmiemy się tobą z wielką troską. Wszystko gra? Drzwi warsztatu otwarte już! Ta ekipa naprawi każdy wóz! Szerokie drogi, mała Tirko! Byłaś taka dzielna! Nie ma za co, mała Tirko.
Dziękujemy, że odwiedziliście dzisiaj warsztat Gekona. Papatki! Skąd ten bałagan na drodze? Panie Łasico, wszystko gra? Uczyniłem Wiki najszybszym pojazdem na świecie i śmignęła, nim zdążyłem zamówić lody. Trzeba zatrzymać Wiki, bo spowoduje większą demolkę. Już tu jedzie. Jesteś gotów? Bluś, prędko! Wciśnij wyłącznik! Duże brawka, Blusiu. Ale wciąż nie dostałem zamówionych lodów. Nie cierpię rakiet. Dobra, mechanusie. Sprawdzimy, czy nic mu nie jest. Do zobaczonka. Pa! O, czołem, kochani! Ja i Bluś właśnie jedziemy po choinkę do naszego warsztatu. O! Bobuś, autobuś! Utknął! Gorąca czekolada dla ciebie! Spoko, Bobuś. Zaraz cię stąd wyciągniemy. Kiepściutko. Odczep hak, Blusiu. Spróbujemy inaczej. Ojeju! Teraz Tina utknęła w śniegu. To był duży błąd. Już nie ruszymy się stąd. Nie bój nic, Bluś. Ktoś nam pomoże. A gorąca czekolada doda nam sił. Ups! Spójrz! Ta czekolada stopiła śnieg. Mam świetny pomysł! Się. Zapalaj, Bobuś! Nie musisz dziękować. Ale co zrobimy z tym drzewkiem na drodze? Aha! Cudownie! Wesołych świąt, kochani! Witam w warsztacie Gekona! Jest piękny, słoneczny dzień, więc nasz Redzio śmiga na dach. Musi podłączyć nowe panele słoneczne. Zgromadzą energię słońca i wytworzą prąd dla całego warsztatu. Hejka, Bobuś! Ojeju! Co za widok! Ale brudasek! A przecież umyliśmy cię wczoraj! Nieważne. Plum!
Kąplam plusk i włączam Gecko myjnię już. Gotowe! Możesz ruszać w trasę, Bobuś. O! Znowu brudny. Jak to jest możliwe? Chyba trzeba cię wypucować ręcznie. Czyściusieńki. Teraz wracaj na trasę, Bobuś. Więc to dlatego byłeś brudny. Twój stary silnik tak kopci. A co byś powiedział na nowy silnik elektryczny? Czy panele już działają? Czysta energia słonecznej tarczy prąd do silnika zaraz dostarczy. Hurra! Wkrótce więcej zabawnych przygód w warsztacie Gekona. Brawo, mechanusie! Kolejny zadowolony klient. O nie! To katastrofa! Co tam, panie Łasica? Chodzi o Sylwka. Mój sportowy wozik ma brzydką plamkę. Więc zapraszamy do Gecko myjni. Moja Łasico myjnia jest dużo lepsza. No, śmiało, Sylwester, nie ociągaj się. Musisz stanąć tu. Zostaw mnie, ty robokapo! Sylwusiu! Błagam! Ratuj! Ojej! Niezdarny pajac! Prędko, bierz narzędzia. Blusk, podaj mi klucz. Ta Łasico myjnia dostała bzika. Czy dobrze się pan czuje? Nie najgorzej. Miło słyszeć. Ups, jeszcze plamka. Czołem, kochani. Tu wasz Gekuś. Właśnie jedziemy do domu. Co? To mała Tirka. Co się stało, skarbie? Zgubiłaś smoczek? Nie martw się. Zaraz go znajdziemy. Do dzieła, mechanusie! Poszukaj wśród tych czerwonych róż. Znalazłeś coś? Sprawdź zielony żywopłot. Może coś tam widzisz? Ten smoczek musi gdzieś tu być.
Bardzo mi przykro, skarbie. Nigdzie nie mogę znaleźć smoczka. A? Bluź! Gratki! Znalazłeś go! Chwileczkę, mała Tirko. Ach, mamy szczęśliwy finał. Dzięki za pomoc, kochani. Papatki! Cześć, kochani. Dziś mała Tirka bawi się z mechaniusiami. Ahoj, piraci! Dołączę później. Najpierw muszę założyć nowe koła Fionie Pożarowóz. Ktoś wzywa pomocy. O nie! Tam jest pożar, a Fiona się nie ruszy, bo nie założyłem jej wszystkich kół. Co ja mam robić? Aha, już wiem. Gecko myjnia. Mała Tirko, chcesz się pobawić w wóz strażacki? Prędko, pożarowa Tirko! Spokojnie, Treworku, porzuć strach, bo strażak Gekuś zna ten fach. No nie! Baniak przecieka! Potrzymaj, Redziu! Zatkana. Pożar już ugaszony. Ha, duże brawka, mała. Jesteś wspaniałym wozem strażackim. Pa, kochani! Kicia już leci! Cześć, Kiciu. Mechanusie aż skaczą z radości na twój widok. Oh. Widzę, że Bluś chciałby latać tak jak ty, Kiciu. Wyrzuć ten cały złom, Sylwku. Ha! Te graty nie będą już zaśmiecały mojego czystego warsztatu. Przecież to nie jest złom. Masz rację, Kiciu. Wykorzystamy to i nic się nie zmarnuje. Założę się, że już masz jakiś pomysł, Gekusiu. Powiedzmy, że wysokich lotów. Szybko nam poszło. Braweczka, dzieci. Naszą lotnię zrobimy z rubieci. Do dzieła, mechanusie. Lećcie aż do chmur, ponad szczytami gór. Wow! Jak miło i czysto, bo pozbyłem się tych starych gratów. Prawie wszystkie zniknęły. I już nigdy więcej ich nie zobaczę. Tworzymy zgrany team. Na lądzie oraz w powietrzu. Wiesz co? Racja, Kiciu. I możemy fruwać aż do samych gwiazd. Czołem, kochani! Pracowity dzionek! Wymieniamy opony małej Tirce i Maxowi. A gdzie jest Max? O,
witaj, Max. Do dzieła, mechanusie. Żółta! O nie! Żółta ma guza na głowie. Więc do roboty, panowie! Żółta! Chyba zamienili opony. Nie szkodzi. Wszyscy są omylni. Teraz trzeba to odkręcić. O, nie martw się, Max, bo odzyskasz kółka. O, fuj! Mała Tirko, wiem, że dobrze się bawisz. Ale to opony Maxa. Czy możesz mu je oddać? O, brawo, mała Tirko. To bardzo ważne, aby zawsze oddawać pożyczone rzeczy. Do zobaczonka! Papatki! Drzwi otwarte! Do pracy start, bo już pora... Naprawić tak wiele aut? Do 100 wkrętaków, mechanusie! Wszystkie wozy mają przebite opony! O, rety! Chyba klienci mają dosyć czekania. A niech to śruba! Nigdy tak szybko nie naprawiałem aż tylu opon! A propos szybkości, zdaje się, że nadjeżdża... Babcia! Tutaj jest mój mały gekuś. Z ogromnym nawałem pracy. Skąd wiedziałaś? Zadzwonił do mnie ten rozkoszny bluś. Czasami warto poprosić kogoś o pomoc. Dziękuję wam. Zawsze do usług. Ty też często pomagasz babci. I innym również. Dobra, smyki. Pora zebrzeć szyki. Ruchy, ruchy, babciu. Mechanusie, mam klawy pomysł. Wyrabiasz się, gekusiu. Uczę się od ciebie. Odwiedzaj nas, złotko. Dzięki, babciu. Tyś naszą ostatnią oponą ratunku. Nie będę oponować, ty figlarzu. A teraz kto jest głodny? Powinnaś odpocząć, babciu. Przywiozłam twój przysmak. Domową szarlotkę. O! Cześć, kochani. Grinka ma urodziny i urządzamy imprezkę na plaży. Luzik! Te balony z Helen dają niezły odlot. A, wszystko gotowe. Jeszcze tylko Fiona przywiezie tort urodzinowy dla Grinki. Uwaga, Fiono! Nie wjeżdżaj na grząski piasek! Gazu! Nadciąga przypływ! Jakoś cię wyciągniemy, Fiono. Aha,
Możemy ją podnieść, używając twoich balonów. Wiem, że je uwielbiasz, Grinko, ale są potrzebne Fionie. Pożyczysz nam balony? Udało się! To działa! O-o! Działa aż za dobrze! Fiona leci w dal! To jest to! Migusie, mechanusie! W samą porę, mechanusie! Już jadą wszyscy zaproszeni goście! Miło was widzieć, kochani! Dzięki za balony, Grinko! I najlepsze życzenia! 100 lat! Ho, ho! Brawo, Kiciu! Gracias, Gekuś! Zaprosiła nas do swojej bazy na urodziny. Mamy dla niej wielki tort. Ale to niespodzianka! Musimy ją ratować! Nie bój się, żółta! Zaraz podkręcę wyciągarkę! Obniżymy pułap lotu. Helusiu, wyłącz śmigło. Jesteś gotów? Prawie. Zaraz. Już! Szczęśliwe lądowanie. No to... najlepsze życzenia! Ah, gracias, amigos! Brawo! Tak, hurra! Witam pięknie w warsztacie Gekona. Właśnie zainstalowałem nowy system alarmowy. Chyba ktoś jest w opałach. Holowniczka Tina do akcji! Przecież Eryk Koparka! Pewnie wjechał w głaz. Patrz, uszkodził sobie gąsienicę. O, Blusiu, wiem, że boisz się burzy. Ale musisz pomóc. Bądź dzielny, dobrze? Nie dosięgnę! Jestem za duży, nie wcisnę się tam. O, Rety... Trzeba się sprężyć. Widzę, że tama zaczyna przeciekać. Bluś tam się zmieścił i już działa. Braweczka, Blusiu. Jesteś bardzo dzielny. Ojej, tama za chwilę pęknie. Prędzej, Blusiu. Thank you.
Gratki, Blusiu. Pokonałeś swój strach. I spójrz. Cudna tęcza. Buziaczki od Gekusia. Pa! O, czołem, kochani. Dziś lodomobilka Wiki ma przegląd. Dopieszczamy tu ostatnie szczegóły. Dzięki, Żółta. Czy mogę prosić o śrubokręt? Musicie uważać, bo w tej rurze jest zimne powietrze. Służy do zamrażania lodów. Żółta! Nie wciskaj guzika! Hanusie, za ratunek! A teraz skończmy naprawiać Wiki. Dzięki, Wiki! Pa, kochani! Czołem, kochani! Witam w warsztacie Gekona! Dziś jest dużo błotka, więc nasza myjnia już gotowa. O, proszę! Mała Tirka przybywa na wielkie mycie. Cześć, mała Tirko! Ta wizyta to czysta frajda. Plum, plam i plusk. Gekko myjnia działa już. Coś tu nie gra. Ciągle jesteś brudna. No jasne. Nie dodaliśmy mydełka w płynie. Bez niego trudno dobrze wypucować auto. Mydełko sprawi taki cud, że zaraz zniknie wszelki brud. O! Dziwna sprawa. Przecież te szczotki powinny zmyć całą pianę. Aha, już wiem. Mała Tirka jest nieduża, a te szczotki są za daleko. Hurra! Myjnia się spisała. Mała Tirka jest śliczna i czysta. Duże brawka dla Gekusia. Pa! Okropnie się czuję. O rety, Busia Kerry ma dzisiaj przegląd. Zajmiecie się tym, mechanusie?
że wszystko dobrze? W porządku. Czuję się już dużo lepiej. Widzę, że mechanusie świetnie się spisały. Duże brawka, Smyki!